Dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar i dzisiaj mam dla Was samochód, jeden z lepszych według mnie, takich dosyć dużych vanów, bo to nie jest minivan, tylko dla mnie to jest van, czyli jest to Ford S-Max. Tutaj mamy 2008 rok, przebieg według mnie dość niewielki, bo wóz ma, licząc 16 lat, ma teraz 219 chyba tysięcy czy 220, więc to wychodzi około 15 rocznie, a jak widzicie, jak gablota jest wielka, więc no raczej kupujecie taki samochód, żeby Wam się wygodnie jeździło gdzieś w trasy i zabrać sobie rodzinę. Drugą jeszcze fajną rzeczą jest, że tu jest bardzo, bardzo dobry diesel, 2 litry TDCi, 140 albo 136 koni, już nie pamiętam, no i oczywiście manual. Co jeszcze o nim można wspomnieć? Dość przyjemnie wyposażony i fajnie wyglądający wizualnie. Jak widzicie oczywiście na filmie, chociaż zaczął sobie padać deszcz, ma polerowane alufelgi 17, fabrycznie przyciemniane szyby. I jeszcze na pewno z przodu mamy czujnik zmierzchu. Jak widać na zderzaku mamy czujniki parkowania. Chyba z przodu są również, ale zaraz obejdziemy, będziemy widzieli. I z bardzo ważnej rzeczy dla osób, które cenią sobie wygodę w zimę i bardzo mało jak to oferuje, jest podgrzewana przednia szyba. Co jeszcze o wozie? Jak widać, lakierek fajnie utrzymany, ciemny, taki z metalikiem. Prezentuje się ładnie. Lampy nie są zmatowiałe, nie są przeżółknięte. Wygląda to dobrze. Oczywiście też został zmierzony miernikiem lakieru przed tutaj nagraniem. Jest bezwypadkowy, jakaś może pojedyncza warstwa lakieru gdzieś jest powiększona. Ale wiadomo, pamiętajcie, ten wóz ma 16 lat, a nie 6 miesięcy, więc jest to absolutnie dopuszczalne. I teraz też widzę, no mamy oczywiście przeciwdzielne, no i czujniki parkowania również z przodu. Coś jeszcze mogę powiedzieć, no silnik bardzo, bardzo dobry, bardzo żywotny. To jest naprawdę kawał gabloty, a przy tych 140 przykładowo koniach jedzie się to bez najmniejszego zamulania, ma ochotę jechać z każdego biegu, jest prosty w obsłudze i wszędzie, gdzie znajdziecie opinię o 2 litry TDCi, czyli tak naprawdę francuskim 2 litry HDI, on spokojnie dojeżdża w tych pierwszych generacjach do 500 000 kilometrów. Wizualnie S-Max mi się najbardziej podobał, jakbym miał kiedyś mieć wielką rodzinę, to bym właśnie sobie wybrał S-Maxa, bo to nie jest taki, wiecie, jak Galaxy typowy klocek kwadratowy, tylko troszeczkę taki usportowiony samochód i ogólnie te wszystkie zarysy lamp, linia okien i przednie, też również lampy z grillem wyglądają jeszcze dynamicznie, czyli dla takiego sympatycznego młodego taty, jak w sam raz znalazł. Co jeszcze mam o nim Wam powiedzieć? No chyba nie. Tutaj automaty były dość cienkie, więc dobrze, że tutaj mamy manuala. Zaraz przejdziemy sobie do wnętrza i opowiem Wam resztę, bo wnętrze też jest bardzo fajne, bo mamy pół skórzane kubełki. Nagrajmy sobie papierki. Fajnie, że Ford ma praktycznie wszystko na jednej stronie. Tutaj widzicie ostatnio jakiś tam sobie ktoś coś pisał przy 146, ale coś jest jeszcze pod maską, to jak Wam już nieraz mówiłem, to nie oznacza, że jeżeli ktoś tutaj nie ma stempla, to nie było żadnego serwisu, no bo ludzie nie zawsze biorą stempelki, jak wiedzą, że sobie sami naprawiają samochód dla siebie. A tu macie kolejne potwierdzenie jego przebiegu, TIF z 2021 roku. Jak widzicie, miał 187, teraz 219. Dobrze, to sobie schowajmy. Może znajdę jeszcze jakiś jeden TIF, bo tam mam w schowku trochę dokumentów, poszukam, ale teraz chcę go Wam nagrać jak najszybciej, bo jak widzicie, pada.
nie ma za dużo czasu. Środek spójrzcie, bardzo lubię te fotele od Forda, dobrze się na nich siedzi i ta skóra się nie niszczyła w Fordach, więc fajnie, podoba mi się, że stosowali takie dobre tutaj rozwiązanie. Spójrzcie sobie na tyle, również są te półskórki, no i jest to wersja 5-osobowa. Uważam, że przy S Maxie jednak te 5 osób jest w porządku, bo jak mamy 7 osób, to nie mamy absolutnie miejsca na nic do wzięcia. Więc no tutaj możecie naprawdę zrobić taką rodzinę i pojechać gdzieś z tymi bagażami gdzieś dalej. No bo jak wsadzicie 7 osób, no to tam może wam wejdzie jakieś 2 torby podróżne, a na 7 osób 2 torby to dość mało. Ale to każdy decyduje samemu. Tylko wam mówię, że jest 5-osobowy, wielki podłokietnik, wielki, głęboki schowek i oczywiście schowek jest dwupoziomowy. Miejsca na kubki, podgrzewane fotele. Tutaj taki, spójrzcie, nietypowy, ręczny. Klima automat dwustrefowa, fajnie, że działa. Tutaj ten mieszek też nie zużyty. Tu popielniczka, jak widać, czysta, nikt nie palił. Dalej, radyjko Soniaka, fajniejsze. Czuć, że te głośniki grałem, jak miałem inne Fordy. Troszeczkę bardziej basowo. No i tutaj macie przyciski od włączania tych czujników parkowania przód, tył i odgrzania przedniej i tylnej szyby. No i jeszcze kolejny schowek tu na środku. Proszę, jeszcze można sobie coś tutaj schować. Miejsce na okulary. Przechodzimy na środek, spójrzcie, on ma 219, zobaczcie, jak ładnie kierownica wygląda w oryginalnej kolorystyce i oryginalnej farbie. Tu macie tempomat, oczywiście z tej strony, tu przepraszam, tu macie sobie sterowanie również do tego fajnego konwersa. Ja ten konwers bardzo lubię, bo jest taki troszeczkę odświeżający, odmładzający wygląd tego pojazdu. Możecie komputer pokładowy, telefon, ustawienia, jakieś wyjście na AUXa. Ale jak widać, jest ten ekran naprawdę jak na 2008 rok duży. No i tu macie obrotomierz ładnie wkomponowany w takie jakby półkole przechodzące na ekran. No i prędkościomierz. Dalej światło z automatem, tu sterowanie głosem. No i cóż jeszcze? Lewa strona, chromy, fajna taka listewka. Nie wiem czasem, czy to nie jest wersja Titanu, muszę sobie sprawdzić, ale to... Później oczywiście mogę wam dopisać w ogłoszeniu. Tu jeszcze kolejny schowek, przełącznik od świateł. No i widzę też, że przednia szyba oryginalna z 2008 roku i te wszystkie, które mogę zobaczyć, jeżeli ktoś na tym zależy, są wszystko w oryginale. No i spójrzcie, mój boczek też ładny, cały, skóra tutaj niezniszczona. Wszystko się dobrze prezentuje. No i jeszcze możecie go podnosić góra-dół wygodnie, elektrycznie. I ten Ford, ma poduszkę kolanową, tutaj airbag. No i tutaj macie jeszcze lusterko z fotochromem, ale jak zawsze na tych lusterkach nie chce się złapać, bo łapie za szybą bardziej. Cóż, o wodzie to tyle. Wnętrze według mnie bardzo ładne, fajnie zaprojektowane. Podobały mi się te chromowane listewki i jest tu, trzeba przyznać, bardzo, bardzo wygodnie i dużo miejsca. Myślę, że większość osób nie będzie narzekała albo będzie bardzo nadzadowolona z ilości miejsca w tym pojeździe. Cóż, jak wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcje, macie pytania, sugestie, to komentarz. Ewentualnie możecie też zapytać przez maila lub moje media społecznościowe, takie jak Mawkar na Instagramie czy na Facebooku. Pamiętajcie, że każde auto nie jest opłacone. Możecie sobie wykupić nawet gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie tego auta, to zostawcie do domu. W rozsądnych pieniądzach mogę wam podrzucić na lawecie. No i jeszcze kolejna rzecz ważna, że jeżeli ten samochód filmu się sprzedał, a szukacie podobnego czy jakoś innego i podobają się moje filmy, mogę wam go poszukać na zamówienie. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.